Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w kolejnym poradniku. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym elementem wnętrz, a konkretnie schodami. Oczywiście w każdym odcinku z wystroju wnętrz prezentuję Wam tylko kilka sposobów, albo wręcz jeden, na to jak daną rzecz zbudować. Chciałbym więc zaproponować Wam swojego rodzaju układ. Jeżeli pod danym poradnikiem o wystroju wnętrz, o jakimś elemencie domu czy też jakiejkolwiek innej budowli będzie 30 łapek w górę, nagram wtedy odcinek pod tytułem 10 różnych sposobów na zbudowanie takiego i takiego pomieszczenia. Myślę, że to jest naprawdę dobry sposób na to, żeby dać mi znać o tym, że chcecie taki film zobaczyć. Oczywiście zachęcam Was do budowania swoich własnych konstrukcji, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak ktoś inny to robi, to z mojej strony nie ma żadnych przeszkód. Dobrze, więc przejdźmy może już do samego poradnika. Na samym początku chciałbym Wam zaprezentować, w jaki sposób schody powinniśmy budować oraz czego nie powinniśmy robić. Mamy tutaj proste schody, najprostsze z możliwych, po prostu takie kilka schodków z drewna. Nad nimi mamy sufit. Jak widzicie, wchodząc po schodach, nic się nie dzieje, możemy sobie spokojnie sprintować. Jednak kiedy będziemy schodzić w dół, okaże się, że nie możemy już sprintować, bowiem sufit nas blokuje. Tak więc wydawałoby się, że na przykład budując korytarz wysoki na 3 kratki, a następnie do niego schody, także zachowując 3-kratkową przestrzeń pomiędzy schodkiem a sufitem, wszystko będzie w porządku. Jednak tak się nie dzieje i jak widzicie, taki sufit zbyt nisko nam przeszkadza. Podwyższmy więc sufit o 1 kratkę i zobaczmy, jak sytuacja będzie wyglądać w tej chwili. Możemy już swobodnie poruszać się i w jedną i w drugą stronę, jednak ja nie lubię takich schodów, ponieważ wydaje mi się, jakby bloki wchodziły mi w twarz podczas schodzenia, po prostu mam takie wrażenie. I z punktu widzenia czysto estetycznego, ja wolę zachowywać jeszcze większą przerwę pomiędzy schodkiem a sufitem. Nie ma to żadnych przyczyn praktycznych, jedynie w moim subiektywnym odczuciu po prostu chodzenie po takich schodach jest nieprzyjemne. Tak jak już mówiłem, rodzajów różnych schodów można zbudować naprawdę niezliczone ilości. Zbudowałem tutaj 4 przykładowe klatki schodowe, każda prezentująca jeden sposób wybudowania takich schodów, jeden z tych najważniejszych sposobów. Pierwszym sposobem będą schody dosyć ciekawe moim zdaniem, bowiem są one okrągłe. Dzięki temu, że są one okrągłe, można zachować stałe tempo wchodzenia po nich. Oczywiście schody, jak to schody, służą do dostania się na inne piętro, także w ścianach tego cylindra znajdziemy drzwi do innych pomieszczeń. Oprócz tego oczywiście jakieś tutaj obrazy dla ozdoby. Kolejnym sposobem na zbudowanie fajnych schodów jest umieszczenie ich przy jakiejś ścianie w taki sposób mniej więcej, jaki tutaj widzicie. Oczywiście nie muszą być to podwójne schody, mogą być to pojedyncze, żeby wchodziło się w zaledwie jedną stronę, ale ja tutaj tak zbudowałem, bo po prostu tak mi się chciało. Takie schody oczywiście możemy ozdabiać, nie musimy ich tak rozbudowywać w przód. Jeżeli mamy tutaj jakieś pomieszczenie i chcemy na przykład tutaj coś postawić, jakieś łóżko albo cokolwiek, no to to wszystko możemy sobie spokojnie wykasować. Kolejnym typem schodów będzie, można by powiedzieć, hotelowa klatka schodowa. Charakteryzuje się ona tym, że ma krótkie odcinki prostych schodów, następnie półpiętro bądź też piętro, z którego następna część schodów prowadzi w drugą stronę. Dzięki temu możemy budować schody, które prowadzą na dużą liczbę pięter oraz zajmują niewielką powierzchnię. Kolejnym typem schodów, którym chciałbym Wam przedstawić, są schody, które należą do korytarza, więc idziemy korytarzem i po prostu natrafiamy na schody i wchodzimy po nich i dalej idziemy prosto w tym samym kierunku korytarzem. Tak jak mogliście zauważyć, tak jak i przy tych, jak i przy poprzednich schodach znajdowała się taka oto galeryjka obrazów. Mówiłem o tym w odcinku o korytarzach, tak więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, link znajduje się w karcie w prawym górnym rogu ekranu. I ostatnim typem schodów, którym się dziś zajmiemy, będą schody znajdujące się wewnątrz jakiegoś pomieszczenia. Nie stanowią one osobnego pomieszczenia ani po prostu przedłużenia jakiegoś pomieszczenia, lecz znajdują się w środku, po prostu są jego elementem. Jeżeli bywaliście gdzieś u znajomych, być może któryś z waszych znajomych, bądź być może wy macie takie schody w domu,
Moim zdaniem jest to też bardzo ciekawy sposób na umieszczenie klatki schodowej w swoich budowlach. Jest on rzadko spotykany w Minecrafcie, a szkoda, bo naprawdę ma to wiele bardzo fajnych zastosowań. No i jeżeli chodzi o klatki schodowe, o schody, to by było na tyle. Tak więc jeżeli film Ci się spodobał, jeżeli coś z niego wyniosłeś, jeżeli czegoś się nauczyłeś, nie zapomnij dać łapki w górę. Jeśli nie jesteś zaś jeszcze moim widzem, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić następnych poradników oraz innych ciekawych filmów, które się tu znajdują. Na dzisiaj dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Cześć!